Przeprowadzono takie badanie, w którym zaobserwowano, że osoby, które majstrują przy zmianach trądzikowych, mają... Dzień dobry, witajcie na kanale Koret. Dzisiejszy film jest poświęcony przebarwieniom typowo po wypryskach, które są w odcieniach czerwieni, w odcieniach różu. Mogą się tutaj też pojawić odcienie fioletu. Te przebarwienia mają swoją specjalną nazwę, czyli post-inflammatory erythema. Co prawda, z dermatologicznego punktu widzenia te plamki nie do końca są przebarwieniem. Chodzi o to, że ta nazwa, przebarwienie, no nie do końca tutaj pasuje, ponieważ mają one inny mechanizm powstawania niż przebarwienia z melaniną, czyli już te... w odcieniach brązów. Co za tym idzie, też inne składniki są bardziej skuteczne przy przebarwieniach czerwonych, a inne przy brązowych. W każdym razie już tak dla ułatwienia się utarło, że na te czerwone plamki również się mówi przebarwienie. No i koniec końców kluczowe nie jest to, jak je nazywać, tylko kluczowe jest to, żeby rozumieć i wiedzieć, jak o nie dbać, żeby się szybciej rozjaśniały i goiły. Zatem wróćmy do tematu przebarwień. Pierwsze pytanie, jakie trzeba sobie zadać na początku drogi ich rozjaśniania, to to, czy one są wynikiem takich sporadycznie wyskakujących zmian. Wiecie, no każdemu się od czasu do czasu coś tam zdarzy wyskoczyć. Czy są następstwem takiego mocnego trądziku, gdy tych zmian jest bardzo dużo, one wyskakują bez przerwy, po prostu mamy tutaj taką ostrą formę trądziku. Bo jeśli tak, to wtedy głównym celem pielęgnacji powinno być leczenie trądziku przede wszystkim. A te gojenie zmian potrądzikowych będzie takim uzupełnieniem. Też ważnym, no ale uzupełnieniem. Poza tym też to nie jest szczególnie trudne i od razu mówię, że nie ma tutaj wiedzy tajemnej, ale trzeba zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. One wszystkie naraz zadziałają, więc oglądajcie do samego końca, bo nie przyjmuję reklamacji. Całościowo, niewybiórczo, a nie później. Ta baba z YouTube'a coś nagadała, a tu nic nie działa. Czerwone przebarwienie to jest pozostałość po mini rance. I to, czego skóra wtedy najbardziej potrzebuje, to regeneracja i ochrona przeciwsłoneczna, a nie wysuszanie i złuszczanie na maksa ile wlezie. Nie. W bardzo młodym wieku, w nastoletnim wieku, te plamki goją się dość szybko. Z wiekiem oczywiście proces się wydłuża, co jest normalne, no bo z wiekiem generalnie skóra się goi wolniej, całe ciało regeneruje się wolniej i z wiekiem, z czasem, może to zająć kilka miesięcy, może nawet ponad rok. Widzę to też bardzo wyraźnie u siebie na przestrzeni lat, bo jak byłam nastolatką i od czasu do czasu wyskakiwał jakiś ziomeczek o większym gabarycie, to goiło się to może w 2, może w 4 tygodnie. Nawet niespecjalnie pamiętam, żebym jakoś przeżywała z tego powodu, że mam przebarwienie po wyprysku. Bardziej wkurzał mnie sam fakt wyskoczenia pryszcza niż przebarwienie po nim. A teraz, jak mi coś wyskoczy, no to jednak te czerwone plamki potrafią mi się goić miesiącami. Co tam burczy za tym oknem? Nie mogę się skupić. I mówię to, ponieważ no, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Mówię to po to, żebyście się nie frustrowały, nie frustrowali, ponieważ ten czas jest istotny. Tak wygląda proces. Oczywiście są metody gabinetowe, które go mogą przyspieszyć. No, można też usunąć na przykład laserem. Wiąże się to z kosztami, ale zaznaczam, że są szybsze możliwości. Idąc dalej w temacie gojenia, podkreślam, że nie zawsze to spowolnione gojenie jest związane wyłącznie z wiekiem. Może to być też kwestia niedoborów w organizmie. Więc jeśli ktoś ma wyniki krwi, takie bardzo anemiczne, powiedzmy ma bardzo nisko ferytynę, albo gdy ktoś jest na diecie fast foodowej, w której brakuje antyoksydantów i innych wartości odżywczych, albo jeszcze gdy ktoś się głodzi, gdy brakuje białka, które jest po prostu naszym budulcem, no to nie ma opcji, no skóra nie ma się wtedy z czego zregenerować. Także niewłaściwa dieta również spowalnia procesy gojenia się tych czerwonych plamek. Weźmy sobie dla przykładu taki glutation, który jest naszym bardzo silnym antyoksydantem i powstaje on w wątrobie. I u osób, które mają choroby zapalne, czyli na przykład trądzik jest chorobą zapalną, tego glutationu mają mniej. Dlatego przy takich skórach szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na antyoksydanty, na działanie przeciwzapalne i od wewnątrz dostarczane w postaci zdrowej diety i od zewnątrz w postaci kosmetyki. No i w przypadku kosmetyków wskazanymi składnikami są na przykład niacynamid i kwas azelainowy. Możemy tu jeszcze dorzucić witaminę C ze względu na jej antyoksydacyjne właściwości i takie rozjaśniające, wyrównujące kolory skóry. Oczywiście jeśli wasza skóra lubi się z witaminą C, bo to też nie jest, wiecie, regułą.
A niacynamid i kwas azelainowy to są bardzo wielozadaniowe składniki i one generalnie są polecane dla skór trądzikowych. Kwas azelainowy potrafi prześlicznie rozjaśniać takie zaczerwienione punkty. Można go wprowadzić nawet wyłącznie tak punktowo w pielęgnacji. O kwasie azelainowym robiłam cały odrębny materiał, co prawda bardziej z naciskiem na zaskórniki, ale jest on też często stosowany przy różnych rodzajach trądzików i też w tym filmie znajdziecie moją pielęgnację krok po kroku właśnie z kwasem azelainowym i niacynamidem. Przy tym wszystkim w tej strategii pielęgnacyjnej absolutnie nie można zapomnieć o nawilżaniu i takich składnikach jak na przykład pantenol, jak centella asiatica, ponieważ nawilżona skóra lepiej się goi, więc jeśli będziemy przesuszać te miejsca, to tylko wydłużymy proces regeneracji. Kolejny punkt dotyczy tego, co już się robi ze skórą na etapie powstawania zmiany, bo to też jest istotne. Jeśli nieustannie się ją maca, drapie, wyciska, to może to zaognić zmianę, może też spowodować, że przebarwienie będzie większe i zwiększa to prawdopodobieństwo zostawienia blizny potrądzikowej. Przeprowadzono takie badanie, w którym zaobserwowano, że osoby, które majstrują przy zmianach trądzikowych, mają tych śladów i blizn po wypryskach więcej niż osoby, które nie majstrują przy skórze. Dlatego też dobrze by było powstrzymać się od wyciskania i pomagają w tym plastry hydrokoloidowe, które właśnie przykleja się na taką zmianę i one fantastycznie tutaj oduczają majstrowania przy skórze. Ewentualnie, jak już doszło do wyciśnięcia, takiego umiejętnego wyciśnięcia, takiej wiecie, dojrzałej zmiany z ujściem i te sprawy, no to niektóre z tych plastrów można przykleić po fakcie, po oczyszczeniu tego miejsca, tak żeby obkurczyć naczynia krwionośne. Więcej o plastrach hydrokoloidowych znajdziecie w dwóch rolkach na moim Instagramie, co warto o nich wiedzieć oraz porównanie czterech marek. Dodam jeszcze, że inni zostawiali w komentarzach swoje doświadczenia związane z plastrami, z innymi markami, więc warto tam zajrzeć. Kolejny punkt, co jeszcze może pomóc. Może to być takie rozsądne złuszczanie kwasami lub retinoidy. Zaznaczam, że mechanizm działania kwasów i retinoidów jest inny. Retinoidy motywują te komórki, które znajdują się niżej, do szybszego wychodzenia na zewnątrz, w efekcie czego wychodzi na wierzch taka świeżutka skórka, co też jest pomocne przy tych czerwonych przebarwieniach, ponieważ niektóre stany zapalne naprawdę potrafią głęboko w tej skórze siedzieć. Jeśli chodzi o kwasy, no to naturalnie złuszczamy tutaj wierzchnie warstwy naskórka i podkreślam, że różowe przebarwienie to nie jest sygnał do tego, żeby częściej czy mocniej działać tutaj z kwasami. Nie. Jeśli zbyt inwazyjnie podziałamy kwasami, to nie oznacza, że różowe przebarwienie szybciej zniknie, ale za to szybciej zniknie bariera hydrolipidowa i szybciej pojawi się podrażnienie, więc tutaj ostrożnie, jeśli chodzi o kwasy, jeśli chodzi o peelingi, to stosujemy je nie częściej niż zazwyczaj to robimy w pielęgnacji domowej, więc tutaj nie nadużywamy kwasów. Dobra, dochodzimy teraz do najważniejszego punktu pielęgnacji tych czerwonych plamek. To jest oczywiście ochrona przeciwsłoneczna. Już jeśli chodzi o te SPF-y, to na tym kanale jak zdarta płyta się powtarzam, ale w przypadku tych przebarwień różnica jest bardzo, bardzo widoczna, jest wręcz spektakularna, ponieważ jeśli takie różowe przebarwienie jest chronione przed promieniowaniem, to ono będzie się tak stopniowo zmniejszać, goić, aż w końcu zniknie. Jeśli nie jest chronione przed promieniowaniem, no to się utrwali i z różowego przebarwienia zamieni się w brązowe przebarwienie. Będzie to przebarwienie już z melaniną, które się nazywa post-inflammatory hyperpigmentation i wierzcie mi, takie przebarwienie już jest trudniejsze do usunięcia. Tendencje do tego rodzaju przebarwień szczególnie mają wyższe fototypy, od 3 do 6. Są to skóry ciemniejsze, są to skóry, które szybko opalają się na brązowo. Takie skóry dobrze by było, żeby też zwróciły uwagę na ochronę przed światłem niebieskim, czyli sięgały po SPF-y z dodatkiem pigmentu, z dodatkiem koloru, no jeśli nie stosują podkładu. Jeśli chodzi o takie światło niebieskie, które jest emitowane przez nasze urządzenia elektroniczne, no to szczerze mówiąc na ten moment jest to tak średnio przebadany obszar w kontekście skóry i światło niebieskie emitowane ze słońca jest około 200 razy silniejsze niż to, które emitują nasze smartfony czy laptopy, więc tutaj nie siejmy paniki w tym temacie. I wszystko, jak widzicie, sprowadza się tak naprawdę właśnie do ochrony przeciwsłonecznej przede wszystkim, a ochrona przed światłem niebieskim emitowanym przez urządzenia elektroniczne to jest bardziej na ten moment wiedzy takim dmuchaniem na zimne. I jeśli należycie do tych osób, co to ma
mają na bakier z reaplikacją SPF, to spróbujcie nakładać go chociaż punktowo na te miejsca, gdzie są przebarwienia. No, lepszy ryc niż nic. Ta pierwsza warstwa SPF-a fakt faktem zawsze jest najważniejsza, z czasem będzie mniejsza ochrona, no ale jakaś tam będzie, a łatwiej jest się zmotywować do reaplikacji chociaż właśnie na te przebarwienia, żeby w tych miejscach akurat ochrona była taka konkretna. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam Was do subskrypcji, zapraszam Was na Instagrama i widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki!